Teraz mnie dobrze słychać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Mateusz Maranowski. Oczywiście jestem dziennikarzem, ale zanim jestem dziennikarzem, to jestem przede wszystkim mężem i ojcem, który nie godzi się zdecydowanie na to, co jest w ustawie Ratujmy Kobiety, bo ten język, który jest tutaj zawarty, jest absolutnie nie do przyjęcia. O tej ustawie za chwilę oczywiście powiem. Jestem tutaj ze względu na to, że popełniłem taki artykuł w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy, zatytułowany Granice Człowieczeństwa, który porusza kwestię aborcji i wcześniaków. Stąd moja obecność tutaj. Nie będę streszczał oczywiście tego artykułu, odsyłam do najnowszego Do Rzeczy. Też nie będę zajmował wiele czasu, bo chcę opowiedzieć pewną historię, która mnie dotknęła osobiście, bo w naszym oczywiście zawodzie dziennikarskim my musimy stawać, mieć bardzo równy dystans do różnych rzeczy, tak? Z tym, że kwestia aborcji nie powinna podlegać jakiejkolwiek dyskusji i debacie publicznej ze względu na to, że przybliżę po prostu pewne rzeczy i zobrazuję tak naprawdę tą historią, kto jest tak naprawdę środowiskiem kobiecym, a kto tylko feministycznym, kto walczy o życie, a kto walczy w obronie śmierci i tak naprawdę, no bo jednym z haseł czarnego protestu z 2016 roku było aborcja w obronie życia. Gratuluję. No więc mój syn urodził się w 23 tygodniu ciąży. To jest koniec piątego miesiąca. Bardzo długo czekaliśmy na to dziecko. Miał się urodzić 25 grudnia. Przepraszam, że może mi drga głos, ale to jest dla mnie sprawa bardzo, bardzo emocjonalna. Urodził się w 23 tygodniu ciąży i oczywiście w szpitalu słyszałem pierwsze pytanie, czy ratujemy dziecko. Dla mnie oczywiście sytuacja była oczywista. Nie chcę zarzucać lekarzom, bo lekarze tak naprawdę w takiej sytuacji nie wiedzą, jak się zachować, bo moje doświadczenie jest zgoła inne niż obecnej tutaj Kai Godek, której już sugerowano oczywiście wcześniej, żeby usunęła ciążę. A ja jestem już w sytuacji, kiedy dziecko jest na świecie. No i co? I przypominam cały czas, że to jest 23 tydzień ciąży. Mój syn usłyszał może łącznie z 5 wyroków śmierci. Przy samym pierwszym pobycie w szpitalu, który trwał do stycznia, dokładnie do 4 stycznia 2017 roku, przeszedł dwie operacje. To było coś koszmarnego. Kable, respiratory, antybiotyki, oddział intensywnej terapii. Ten zapach szpitala będę czuł do końca życia. No i taki jeden z ostatnich wyroków śmierci, jaki usłyszałem dla mojego syna, odbył 3 października 2016 roku. Domyślacie się oczywiście, co się wtedy działo na ulicach Warszawy. Ja oczywiście, mój umysł nie był w stanie przyjmować więcej bardzo złych informacji, więc patrzyłem po prostu tempo na lekarza, który mówił mi, że odpinamy dziecko ze wszystkiego, koniec, dziecko umiera i robimy ostatnie badania, żeby potwierdzić po prostu, ponieważ USG pokazało, że uszkodzenia mózgu są tak poważne ze względu na wcześniactwo, na te operacje, które przeszedł, na nieodtlenienie mózgu w czasie tej operacji, bo to były operacje na jelita, więc wyobraźcie sobie Państwo, że wracając z moją żoną samochodem, to już była pierwsza irracjonalna decyzja ze względu na to, że w takim stanie nie powinienem prowadzić samochodu, ale postanowiłem, że może jakoś włączę radio chociaż na chwilę. I w radiu usłyszeliśmy relacje właśnie z czarnego protestu i tam takie słowa. 24 tydzień to nie człowiek, 12 tydzień to nie człowiek, to płody, to zlepek komórek, moje ciało, moja sprawa. Wyobraźcie sobie Państwo, że po tym piekle, które przeszliśmy z moją żoną, dostajemy w pakiecie jeszcze coś takiego, takie właśnie informacje. Ja się zastanawiam, kiedy mój syn stał się człowiekiem, skoro urodził się w 23 tygodniu ciąży i zadaję to pytanie publicznie. Więc 3 października był naprawdę dla mnie czarnym dniem. Niektórzy tak mówili o tym proteście. To był najpiękniejszy obywatelski poniedziałek w nowej rzeczywistości. Chylę czoła przed każdą osobą, która brała w tym udział. Powiedział to Jerzy Owsiak. Zgadnijcie Państwo, jaką naklejkę miał na inkubatorze mój syn. Otóż Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie chcę tutaj atakować Jerzego Owsiaka, tylko bo absolutnie w tym finale absolutnie na pewno wrzucę pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale nie chcę, żeby osoby publiczne angażowały się w tego typu. Ja nie apeluję już do aktorów Maji Ostaszewskiej czy Macieja Sztura, którzy są dyżurnymi opozycjonistami, aktorami, którzy na każdy protest antyrządowy muszą się pojawić.
ale do takich osób jak Jerzy Owsiak naprawdę apeluję, nie atakuję, absolutnie wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tylko apeluję, żeby więcej takich rzeczy po prostu nie robił. Zostawiam ten wątek, bo chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że medycyna robi coraz większe postępy. To także jest w tym artykule. I będziemy w stanie ratować coraz wcześniejsze dzieci. I wyznaczanie granic człowieczeństwa jest po prostu nieetyczne i niemoralne. No i szanowni państwo, a kto wie, co będzie za następne 10 lat, bo dostałem taką informację, że 10 lat temu mój syn by nie przeżył ze względu na medyczne, na ograniczenia medyczne. Wyobraźcie sobie państwo, że mój syn był operowany, jak miał 700 gram. To jest naprawdę mistrzostwo świata chirurgiczne, naprawdę. Mistrzostwo, chylę czoła przed lekarzami, którzy tego dokonali. No i teraz chciałem przejść do projektu Ratujmy Kobiety. I w tym projekcie ustawy czytamy coś takiego. Przerywanie z ciąży to świadczenie zdrowotne. Ja przepraszam, ale to pozostawię bez komentarza. No, jeżeli przerywanie ciąży jest świadczeniem zdrowotnym, to ja się zaczynam bać lekarzy. Druga sprawa, kobieta w ciąży ma prawo do jej przerwania do końca 12 tygodnia trwania ciąży. W przypadkach określonych w ustępie 2, punkt 2, przerywanie ciąży jest dopuszczalne do 24 tygodnia ciąży. 24 tygodnia ciąży. Mój syn urodził się w 23 tygodniu. Także ja cały czas zadaję to samo pytanie. Kiedy mój syn stał się człowiekiem? Tydzień później? Od urodzenia? No ale oczywiście też można, jest jeszcze jedna kwestia, że w tej ustawie, że można usunąć płód, który uniemożliwia płodowi samodzielne życie, to też jest bardzo ciekawe, że jeżeli płód to nie jest życie, to płód też może samodzielnie żyć, to też jest bardzo ciekawe w tej ustawie. Przerwanie ciąży jest dopuszczalne bez ograniczeń, czyli dzień przed, jeżeli płód umrze zaraz po ciąży, to znaczy, że można zabić dzień wcześniej, dwa dni wcześniej przed rozwiązaniem. Szanowni Państwo, mój syn został uratowany, nie wiem jakim cudem, tak naprawdę. Zadaję sobie pytanie, kiedy właśnie w rozumieniu ustawodawcy tego projektu, tak naprawdę, przepraszam, mój syn staje się człowiekiem, no i w rozumieniu tej ustawy ten płód, a informuję, że ten płód żyje i ma na imię Julian, uśmiecha się do mnie i mówi teraz do mnie tata. Oczywiście ma to swoje reperkusje, zapłacił za to, że przeżył to. Mój syn ma porażenie mózgowe, ale bardzo proszę nie odbierać mu szansy na to, żeby nazywać go człowiekiem. Bardzo o to proszę i apeluję. Na koniec wymienię pozytywy ustawy Ratujmy Kobiety. Dziękuję. To wszystkie pozytywy.